Okej, przyznaję, jestem niecierpliwy. Miałem poczekać, aż wy zdecydujecie o pewnych rzeczach, ale... Nie, przykro mi. Jestem zbyt napalony na tę grę, żeby po prostu sobie móc poczekać i stwierdzić, nie gram sobie w nią. Nope, tak nie będzie. Cóż, no, sam będę musiał podjąć decyzję. Te mniej ważne i bardziej ważne. Przede wszystkim to, gdzie polecieć. Jedynie Damdan się, jak to się mówi, odezwał, ale on się zawsze odzywa, bo to jest chyba mój najwierniejszy widz, także pozdrawiam cię w ogóle z tego miejsca. Nie chciałem stąd wyjść. I według niego powinniśmy polecieć do Indii, po kasę. A nie do Kanady, gdzie jest difficult i mamy 4 inżynierów. Nadal nie jestem pewien, co powinniśmy zrobić, ale... Okej, połaszę się na tą kasę. Lecimy do Indii! Teraz pytanie, kto z nami poleci, to jest już cięższe pytanie, bo tak. Bo tak naprawdę nie ma większej różnicy teoretycznie, kogo wybiorę, ale tak jak mówił Damdan, mimo wszystko przedmioty potrafią się różnić. Znaczy, nie przedmioty, Boże, statystyki. Także... Wywalmy na chwilę... Sarę. Aha, już widzę... Fuck! Nie chciałem tego wcisnąć. Damn it. 55, patrzę na celność. 55, 75, 55. Tu Mateusz ma 65. Szklarczyk też ma 75, Malina ma 75. Karola niestety nie weźmiemy ze sobą. Swoją drogą, zobaczcie sobie kolory kubraczków. Jeśli ktoś życzy sobie inny kolorek, to proszę bardzo. Ja was pokolorowałem tak jak... Ja miałem na to ochotę, ale jeśli macie jakieś inne pomysły, to z chęcią wysłucham. Nie weźmiemy w takim razie Bartoszka z nami, ale na tą misję poleci Mateusz Kukieła, bo on ma mimo wszystko lepszą celność i komuś jeszcze damy apteczkę. I tym kimś będzie Sara. Okej. Tak, to żadnego ekwipunku niestety nie mamy i to jest w zasadzie wszystko, co ja jestem w stanie zrobić, jeśli chodzi o wyposażenie. Musicie dać z siebie po prostu wszystko. Ja również muszę dać z siebie wszystko, także zobaczymy, jak to pójdzie. I lecimy do Indii. Jestem podekscytowany, dlatego że wiem, co mnie po prostu czeka. Impossible to nie są przelewki. The area of engagement for this mission will be in India. Alien activity continues to surge within several major cities. Our response is crucial to minimizing the spread of panic. Czyli jak zwykle lecimy, żeby rozwalić wszystkich obcych, żeby powstrzymać obcych, którzy właśnie przylecieli, próbują porywać ludzi. Rozejrzyjmy się, gdzie ja w ogóle jestem. To jest jakiś budynek, to są jakieś korytarzyki. Okej. Najpierw zobaczę, czy tu coś ze ścianą jest. Nic nie ma, dobrze. To w takim razie prawdopodobnie będziemy wchodzić od strony budynku, a tą stronę po prostu oleję. Ktoś tam dobiegnie do tego okna? Pięknie, Mateusz dobiegnie. Okej. Świetnie jest ten voice acting. Heading to that location. Roger, I've got my eyes on. Already there. Okej, tak zrobimy. Okej, i teraz tak. Eee...
Zaczniemy od... Nie, najpierw otworzymy drzwi, może tak powolutku. Czyli tu, rozumiem, nic nie ma? Okej, zaufam wam. Chociaż nie wiem, dlaczego ja tutaj tego całego terenu nie widzę niby. To jest dziwne dosyć. Dobra, Kasia wbiegnie pierwsza. Nie, tu jest Dash. Fatalnie. Do dupy. Totalnie do dupy. To nie, to w takim razie Mateusz biegnie pierwszy. Nie wiem, gdzie go tylko ustawić. Tutaj. A. Tutaj mamy pierwszą grupę, z którą trzeba się będzie rozprawić. Całkiem dobrze, żeście się ustawili w tamtym miejscu, bo jeśli... No tak, nie rzucałem niestety tak daleko tych granatów. Bo tak naprawdę fajnie by było tam rzucić teraz ten granat. Bo... Wtedy tamto by wybuchło i byśmy mieli wszystkich z głowy. No ale dobra, Mateusz odda swój pierwszy strzał. Yes! Także mamy jednego z głowy. Teraz trzeba się spieszyć, żeby... Mateusz tam nie wyzionął ducha zupełnym przypadkiem. Sara Wawrzyńska jakimś cudem jest w stanie tutaj się ulokować, ale niestety nie odda strzału. W takim razie Kasia przejdzie tu. Oni się pewnie nie będą tutaj do przodu posuwać niestety. Mógłbym co prawda wyjść już tutaj, ale... Nie, to bez sensu. O, znaleźliśmy Meld, także dobrze, że tam Izą poszedłem. Tylko jeszcze trzeba liczyć na to, że te gnojki mnie nie ukatrupią w tej kolejce. To wcale nie jest takie niemożliwe na Impossible. Trzymaj się! A, shit! Już tak szybko? O, dammit! Okej, okay, mamy trzy kolejki, żeby... Jezus Maria, wykrakałem! Mateusz umiera! Okej, okay. Plan jest taki. Zajmiemy się najpierw gnojkami. Iza, czy ty go trafisz? Powiedz mi, że ty go trafisz. Nie, zaraz. Nie chcemy go trafić. To jest kompletnie bez sensu. Chcemy trafić tego, kto jest tu. Tylko, że fajnie by było, gdy mam Mateusz mógł tam podbiec, ale oczywiście tego nie zrobi, bo właśnie Kona! I to jest dosyć zła informacja. Jednak półki sklepowe to nie jest najlepsza osłona, ale lepszy ryc niż nic. Tu jest 15%, także jeszcze lepiej. To muszę się zastanowić nad tą strategią, czy to jest dobry pomysł, ale dobra. Może i zastrzeli. Może trafi. Trafiła! Jest! Dobra. Czyli, jeśli Kasia jakimś cudem by trafiła te 15%, ale tak sądziłem, że nie trafi. Jak mogłem w ogóle pomyśleć, że to może się udać? Sara w takim razie przejdzie do przodu. Czy widzisz obydwu? Nie, widzisz tylko tego jednego. No dobra, to w takim razie spróbuj chociaż tego ustrzelić. To już by było dużo. No niedobrze. Fatalnie się ta misja zaczyna, to jest tylko pierwsza paczka trzech sektoidów, także... Świetnie, to jest tylko druga paczka trzech sektoidów, którzy dodatkowo flankują mi teraz Izę. Okej, okay, nie flankują mi już Izy, bo Iza właśnie Kona. Tak. Zanosi się fantastycznie. Absolutnie fenomenalnie. Błagam, bo ty nie masz granatu. Jezus Maria, co ja robię? Co ja wyprawiam najlepszego? Ale pewnie go nie trafi. No Jezus, 15%. Pewnie, że go nie trafi. To jest prawie niemożliwe. A jednak trafiła, tylko szkoda, że nie zabiła, bo dopóki go nie zabije, to mi to nic nie daje. Dobra, nie to... Nie żebym był jakimś pesymistą, ale... No nie zapowiada się ta misja najlepiej.
powiem wam szczerze. Pokaż mi jeszcze raz, jak daleko latają te granaty. Gdybyś, cholero, podbiegła faktycznie. Tylko gdzie? Żebyś ty ten granat dorzuciła. Tutaj będzie flankowana, ale... Przecież jeśli dorzucisz ten granat, jesteśmy w domu. To go nie walnie, prawda? To go praktycznie na pewno nie walnie. Okej! Kasia? Jeśli tego nie trafisz, to podejrzewam, że to jest tura, w której my wszyscy giniemy. Do it! Yes! No longer a threat. Okej, mamy dwóch z głowy, ale nadal trzech na karku. Kogo w takim razie uratuje? Izę czy Mateusza? Przykro mi, Iza, ale jesteś za daleko, nie mam dwóch apteczek. Nie mogę nic więcej zrobić. On the move. A ty, Mateusz, jednak jeszcze dzisiaj przeżyjesz. Calm down. Zobaczymy, na jak długo. Dobra, trzeba się w takim razie ustawić w pięknej pozycji, na przykład tutaj. Przeładować broń i zobaczyć, co będzie. Mamy tylko dwoje ludzi, trzech sektoidów, którzy się na nas wysadzają. Tego meldu... Aha, podchodzą do nas jednak. Okej. Okay. Podbiegniesz tu? Podbiegniesz. Trafisz? Nie trafisz. No to overwatch. A ty, Kasiu, powiedz mi, jakie są szanse, że ty w niego trafisz? 35%. To chociaż spróbuj. Nic z tego. A ten skąd się tu wziął? O, shit. Co prawda... Żyje, ale w tym momencie nie ma osłony. O. Okej. Tak. Zanosi się absolutnie wspaniale. Bosko. Bosko. Piętnaście procent. No. To nie wróży nic dobrego. Nie wróży absolutnie nic dobrego. Może się nadzieją? Może Sara trafi? Wiem, gdzie jest drugi meld, ale chyba nie będę po niego tam pruł. Nie za bardzo mam na to ochotę. No pięknie się zanosi. Prawdopodobnie chcą mnie jakoś pozachodzić od flanki, nie wiadomo której. Dobra, no wychylę się i zobaczę, co ja tu zrobię. Fuck! O, okej. Okay. Kolejnych trzech. Tak. Mam szansę. Mam absolutnie... zerowe szanse. No, 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 no. Tak, jasne.
nie, o nie. O, ho, ho, widzę, że są... Że dosyć odważnie się przesuwają na moją pozycję. Ale nie dziwię im się. Zważając na to, że faktycznie mają ogromną przewagę. Nie, nie, screw this. Ja tu nic nie zrobię. Przykro mi, Mateusz. Jedna Sara nie wybije tych wszystkich sektoidów. Nie wrócisz dzisiaj z nami. Tak jak nie wróci Kasia i tak jak niestety nie wróci również Iza. Jedyna osoba, która się może uratuje, to Sara, jeśli tylko dobiegnie do punktu ekstrakcji. Prawdopodobnie nie dobiegną do mnie w tej turze i nie strzelą. Problem w tym, że mogą się usadzić gdzieś w tym oknie. Dlaczego ja to widzę? To jest pytanie, ale nieważne. W każdym razie teraz jedyne, na co mogę liczyć, to na szczęście, bo bardzo możliwe, że gdzieś tu któryś stoi, jest na Overwatchu. Jeśli ja będę przebiegał, to on strzeli. Liczmy na to, że w takim razie nie trafi, albo go nie będzie, a Sara przeżyje. Chociaż jako jedyna. Okej, go! Roger, Dodger. Nikt nie stał. Ja tu nic nie zrobię. Abort mission, sorry. Zrobiłem wszystko, co potrafiłem. 3 zabitych, 3 straconych. Fair trade, co? Problem w tym, że w ten sposób nie... Commander to the situation room. Commander to the situation. W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Znaczy, dojdziemy. Do klęski. Na tej misji zginął Mateusz, na tej misji zginęła Izabela i na tej misji zginęła Kasia. Jedyna osoba, która się uratowała, to Sara Wawrzyńska. Misja zakończyła się fiaskiem. Nie napawa mnie to optymizmem. Tyle wam powiem. Nie napawa mnie to absolutnie żadnym optymizmem. We will be in touch, Commander. Trzeba też stwierdzić, że... Every member of the council is going to want satellite coverage. So we should plan our deployments carefully. Kanada, Argentyna i Indie też nie są specjalnie zachwycone tym, co się dzieje. A to również będzie problematyczne. No ładnie. Ładnie się zaczyna, ładnie, naprawdę. 50 kredytów, za które kupię absolutnie nic. Tak, Indie panikują, Kanada panikuje i Argentyna panikuje. To już ustaliliśmy. Dobrze. O! Przybyli nowi żołnierze. Jak słodko. Zobaczymy, co się działo. Dobra, badanie jest skończone. Scope'a mogę sobie wyprodukować, ale to mnie nie bardzo zadowala. Za 12 dni to by było skończone i prawdopodobnie po tym będę mógł opracowywać broń laserową, więc skoro już poszedłem w tę stronę, opracowujmy i to. Tymczasem... No nie mam scope'ów, przykro mi. Mógłbym je co prawda kupić i sprzedać za jakiś delikatny zysk, zobaczmy. Tak, zarobiłbym na tym odrobinę. Nie na tyle dużo, żeby to dało jakąś wielką przewagę, ale... Ale zawsze to coś tam w kieszeni więcej. No i kolejny. Fruwa nam nad Japonią, no to lecimy go w takim razie spróbować, chociaż strącić. Zobaczymy, co będzie. Miejmy nadzieję, że go strącimy.
We have eyes on the bandit. No, jedzie to. I nic. I no dobra, trafił. Jest, dobra. Strącony. Central, this is Voodoo 37. We have a confirmed kill on bogey 001. I repeat, the UFO is down. I'll copy, over. Solid copy, Voodoo 37. Nice work. Central out. All right, people. Retask recon satellite Bravo and get me a visual on that crash site. She's coming into range now, sir. On screen. Magnify. Still in one piece. Huh? Commander, I recommend we get a strike team to the crash site immediately. Okej, okay. No to w takim razie mamy jakiś sukces. Trąciliśmy przynajmniej UFO nad Japonią. Teraz trzeba będzie wysłać jakiś skład, żeby posprzątali resztki. Nie sugeruję, że to będzie proste, ale sugeruję, że może będzie odrobinę prostsze niż ostatnia misja. Inaczej, może nie sugeruję, że ostatnia misja była jakaś trudna, po prostu... Może pech, może... Sam nie wiem co. Ale optymizmem to ja nie pałam. W każdym razie... Do zobaczenia na następnej misji.